Siema YouTube. Dzisiaj gościmy w Warszawie. Jest to nowa seria odcinków, którą chcemy tutaj wdrożyć na nasz kanał, czyli odwiedzamy naszych klientów, sprawdzamy naprawy, które zostały wykonane tam w jakimś tam czasie przeszłym. Chcemy zobaczyć, jak ten samochód po naszej naprawie się zachowuje. Chcemy porozmawiać z klientami, jakie oni odnieśli wrażenie po naszej naprawie. Stąd też dzisiaj jesteśmy właśnie w Warszawie i na tapetę Skoda Superb. Jest to specyficzny samochód, może nie tyle specyficzny, co ciekawy, bo ta Skoda miała szkodę całkowitą. Troszkę na ten temat było już omówione, tutaj pewnie będzie gdzieś jakiś Piotruś podrzuci link na kanale Global Motors i Auto Discover. Była to szkoda całkowita, zakwalifikowana przez ubezpieczalnię jako szkoda całkowita. Myśmy tutaj klientowi pomogli ten samochód naprawić. Finalnie się okazało, że szkodą całkowitą nie było. I teraz na przykładzie tego wozu sobie zobaczymy, jak to wygląda po naszej naprawie. Po roku czasu, tak? Bo to minął rok. Tak. Tu jest w ogóle kolega Dawid, już jest teraz kolega. Był kiedyś naszym klientem, teraz już jest naszym kolegą. Więc powiedz mi, drogi Dawidzie, jak ty to widzisz z perspektywy. Teraz na razie skupmy się może na samych tutaj właściwościach, na samej naprawie. Czy ty jesteś zadowolony, jak ci się tym samochodem jeździ po tym roku? Czy stwierdziłeś jakieś tutaj dziwne rzeczy? Bo trzeba zaznaczyć, że ubezpieczyciel zakwalifikował ten samochód jako niezdatny do jazdy. Tak. No tutaj na dzień dobry powiedziano, że cały układ kierowniczy idzie do wymiany, tak? Że tym samochodem nie da się jeździć, że rama jest uszkodzona, były jakieś rysy na ramie, tak? Tak. I potem stwierdzono, że już samochód powinniśmy oddać w ręce ubezpieczyciela. Dzięki właśnie AA Color, Sławka, tak? Udało nam się coś dogadać, tak? Najpierw dla brata pomogłeś i tam długie rozmowy, tak, takie były półgodzinne z ojcem, ze mną. Tak, bo myśmy się poznali w ogóle, naprawialiśmy wcześniej samochód dla twojego brata, tak, który tam tato w ramach prezentu, zdaje się, no, tak, ze Stanów sprowadził i tak właśnie żeśmy się poznali. I w momencie, kiedy zadzwoniłeś do mnie, że jest problem z samochodem krajowym, bo to też trzeba zaznaczyć, samochód, który kupiłeś z żoną po ślubie za odłożone pieniądze, tak. I to też jakby chcieliśmy pomóc w tej kwestii. Łatwo nie było, jeśli chodzi o przepychanie z firmą ubezpieczeniową, nie? Nie było łatwo. No też wiecie, cały czas przez te 3 lata mieliśmy tu zaufany jedyny, tak, nasz salon, gdzie no, wydawało się, że ludzie chcą pomóc. Bo najpierw mówią, nie, tu jest takie lekkie lakiernictwo, tak, tutaj wchodzi klepanie, wymiana najwyżej kilku elementów, tam 20 tysięcy, no ale co do czego, szkoda całkowita, my oczywiście załamani, szkoda nam tego samochodu. No i chyba właśnie mój tato powiedział, że tutaj Sławek, taki fajny gościu, zna się na tych serwisach, jak to jest, i żeby z nim porozmawiać po prostu. No, my nie wierzyliśmy w ogóle, że wiecie, ktoś z Krakowa będzie się interesował, przyjeżdżał, jeszcze coś tam zabierał to auto. Ale jak nam właśnie opowiadałeś wtedy, że to jest... Różnie to bywa z tymi ubezpieczycielami, przez te lata płacisz te 5 tysięcy za AC, za OC, myślisz, o, jeżdżę. No wiadomo, ktoś ci wyskoczy, Warszawa, duże miasto, duże ryzyko, ktoś ci przyhamuje, wjeżdżasz w kogoś z tyłu, no i sobie robisz nowy samochód za C, tak? Wymieniasz maskę, przód, tak? No po to jest to ubezpieczenie, tutaj, nie? Tak, a mieliśmy boczne otarcie, no dużo elementów do wymiany, tak? Znaczy finalnie, bo to też, żebyśmy tak przybliżyli, no to co, tu był reflektor uszkodzony. Do wymiany cały. Tak, do wymiany. Maska była wgięta. Maska była lekko wgięta, tak. Błotnik był wymieniony, zderzak nie pamiętam, czy też był wymieniony. No, koło było strasznie, tak. Jakieś tam zdjęcia pewnie tutaj Piotruś podrzuci, tak, koło było uszkodzone, tam wachacz był wykrzywiony. Tak. No i drzwi były chyba nowe, z tego co kojarzę. Tak. I tutaj tylne drzwiczki zostały stare, nie była jakaś drobna rysa i na tylnym błotniczku coś było. Taka przecierka standardowa, tak, nie? Tak. Pirotechnika, poduszki, nic tam nie było. Nic, było nic. No właśnie, i teraz... I nikt nas nie pocieszył właśnie, nikt w salonie powiedział, że tutaj słuchajcie, samochód jest do poprawki. No najbardziej o ramę się martwiliśmy, tak? Czy to będzie zdatne do jazdy, czy będzie bezpieczne, no bo nie oszukujmy się, to jest duży samochód, ja dwumetrowiec. No tak. Z tyłu spokojnie siada drugi dwumetrowiec, jest nam wygodnie, żona z dzieckiem w foteliku, jest bezpieczny, tak? I no, powiem szczerze, no rozglądaliśmy się już, żeby kupić takie samo, ale to była pandemia, tak? Wtedy samochody podrożały strasznie, nie było... No w ogóle rynek był wtedy tak przebrany i myślimy, jejku, no coś to robić, szukać, potrzebujemy samochodu, mamy jeden samochód. Rodzice są na Podlasiu, nie, no wtedy nas brat poratował tą Mazdą. Tą Mazdą jeździliśmy. No i też miałeś przecież problemy, tak? Tam komponenty, mówiłeś, lakieru znaleźć, no ale to szybko się udało. Tak, taki okres, no, rynek, gdzie ten łańcuch dostaw był troszeczkę zaburzony, bo i z częściami był problem, i ogólnie z materiałami był kłopot. No i co, myśmy ten samochód tutaj zabrałem z Warszawy, przywiozłem do siebie, myśmy to pomierzyli. Zdjęcia, dokumentacja. Rzeczoznawca nasz przyjechał, tak, niezależny, zrobił swoje oględziny i okazało się, że do tej szkody całkowitej, którą wyliczyła ubezpieczalnia, jeszcze sporo brakuje, tak, nie? Tak. I postanowiliśmy zawalić
walczyć o to, żeby ten samochód naprawić, nie? Mhm. Tak, tak, tak. I nawet to się skończyło w ten sposób, że myśmy auto bez jakby akceptacji na naprawę ze strony ubezpieczyciela nie było, bo oni cały czas pisali nam odmowy, i że... on stał. I przez i on to, stał. Tak, my się Dokładnie. Denerwowaliśmy. Wy się denerwowaliście i padła decyzja wspólna, że my to naprawiamy tak, jak to było w kosztorysie zrobionym przez rzeczoznawcę niezależnego. Tak. I ty po prostu zapłaciłeś za to. Założyliśmy, naprawę. Tak. Tak. Część nam przelana została, bardzo mała część, tak. No tak, bo trzeba tutaj powiedzieć, że ubezpieczyciel jakby kwalifikując to auto jako szkodę całkowite, szkodę całkowitą, on wypłacił jakby wartość do wartości rynkowej. Mhm. Bo to jest tak to działa, że ten samochód przykładowo był wart w dniu powstania szkody 60 tysięcy. Mieliśmy to stałą wartość, tak? Ten gap. Całkę tam, tak zwaną, że to... cały rok trzyma wartość samochodu. To rozliczyli po swojemu i niestety wyszło nam bardzo mało, ale no założyliśmy, Sławek szybko to zrobił, chyba co, miesiąc, dwa? No tak, w momencie, kiedy padła decyzja, to pandemię, tak, załatwiliśmy części, samochód jakoś w sierpniu. Gdzieś odebraliśmy teraz, koniec sierpnia, wrzesień. Tak, to było dokładnie około roku temu, około sierpnia, za naprawę, za części tak. Dostajesz od nas, no i co? I prawnik się wziął wtedy. I prawnik się wziął. Tak, to, wziął, powiedział, że znam te sprawy, trzeba się trochę będzie po sądach, znaczy on, tak, mówił, że może na jedną rozprawę nas wezwał, ale że to spokojnie, to prawnicy w torerze naszej gestii, powiedział tam jaki procent, tak, weźmie i my mówimy, okej, okay, no mamy samochód, na razie mamy czym jeździć, gra warta świeczki, tak? No tak. No, mówił, że w 90% batalia będzie w sądzie, tak, ale na szczęście w naszym wypadku udało się, chyba to pismo było takie dość, no... Przekonywujące. Poddali się, byliśmy się zaskoczeni, bo po dwóch, po trzech tygodniach przyjechał mobilny, sprawdził lakier, tak, wszystko. Ja go nie pytałem, czy jest okej, czy nie, ale widziałem, że ten skręty, tak, tutaj, bo tu koło było wymieniane, przebieg sprawdził, tak, zobaczył. Ubezpieczyciel, myślę, że liczył po cichu, że my jeszcze raz poprawimy może ten samochód, coś będzie i on się wtedy odwoła. Czyli w momencie, kiedy ty od nas odebrałeś samochód naprawiony, tak. Zacząłeś toczyć batalię przez prawników gdzieś tam z ubezpieczalnią, ubezpieczyciel wysłał swojego mobilnego rzeczoznawcę, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ten samochód został naprawiony tak, jak było w kosztorysie. Miernikiem lakierów wszystko sprawdzali, dokładnie zdjęcia, dokumentacja. No i po tygodniu chyba od tego sprawdzenia mail do żony, że wszystko jest okej. Okay I wypłacą te środki. I wypłacą. I na drugi dzień jakoś bardzo szybko się udało. Czyli od momentu, kiedy żeś odebrał od nas samochód... Nie wierzyliśmy własnym oczom. No nie? Od momentu, kiedy odebrałeś od nas samochód rok temu w sierpniu, do momentu wypłaty pieniędzy, ile minęło? Też pewnie koło roku, tak? Bo to 10 miesięcy pewnie, spokojnie, nie? Ja przepraszam, bo tam powiedziałem, że prawnik ten znajomy, on wysłał jedno pismo. Tam było oczywiście przepychanki. To trwało ten rok. Maili, pism oficjalnych, tak. No to nie było tak, że prawnik wysłał i ostatecznie już było takie grożenie, no przegrożenie. To było takie wezwanie przedsądowe. Idziemy do sądu, okej. My się nie poddamy, idziemy do sądu. No i wtedy właśnie ubezpieczyciel złożył broń i... Stwierdził, że nie ma podstaw do tego, żeby tej kasy nie wypłacić. Ja mówię, ten materiał szerzej, znaczy ten przypadek szerzej jest omawiany właśnie w dwóch filmach na YouTube, na kanale Auto Discover i Gaval Motor. I tutaj chodzi nam przede wszystkim o to, żeby też zaciągnąć opinię. No, ty nie jesteś laikiem, jeśli chodzi o motoryzację. Jakby zajmujesz się zupełnie czymś innym. No tak. I warto też czasami podpytać kogoś, nie wiem, zapytać, poszukać, powalczyć, nie? Bo to też nie zawsze jest tak, że poddać się bez walki Bo tak powiedzieli, nie? W salonie czy gdzieś. Nie warto. Tak powiedzieli. Tak, no więc właśnie. Więc ja się cieszę strasznie, że ta sytuacja cała skończyła się happy endem, że te pieniądze w końcu zostały wypłacone. A ty tak od siebie powiedz, czy nie wiem, zadowolony jesteś jakby z naszej naprawy, już pomijając fakt, że... Tak, słuchajcie, nie ma... Nic się nie dzieje. Przez rok czasu pewnie 20 tysięcy. Wszystko lata, śmiga. No już 20 tysięcy, tak, zrobiliśmy. No tak rocznie jesteśmy taką przeciętną rodziną, tak. Nie jeździmy za dużo, ale no, potrzebny jest ten samochód. Co jedyne tak. Tam po tej naprawie, co się tam okazało, że zamek w drzwiach chyba. To uszkodzenie było. Tak, nie? Później gdzieś tam centralny zamek, ale Sławek polecił nam tutaj znajomego w Warszawie i oni zobaczyli, że to jednak wymiana tak jednak no, jest uszkodzone. On działał, ale widocznie gdzieś tam coś było naruszone podczas tego uszkodzenia i ta wada się ujawniła jakby później. A poza tym co? Jeździ, trąbi, świeci. Tak, wszystko gra. Niech służy jak najdłużej. Dzięki bardzo. Także dziękuję ci bardzo, że nas tutaj zaprosiłeś, że mogliśmy sobie ten samochód tutaj ograć i pogadać i w ogóle, że miło było się spotkać, bo to jest tak, byłeś moim klientem, a teraz jesteś moim znajomym kolegą, także to jest fajne, bo to, wiesz to, no, takie tematy też budują fajne relacje. Nie? Także dzięki wielkie i co, a my widzimy się pewnie w następnym odcinku, czy w kolejnych odcinkach. Także jeśli materiał się podobał, no to standardowo kciuki, subskrypcje, dzwonki, a my lecimy do następnego klienta. Może też ma coś ciekawego do powiedzenia. Także dzięki Dawid i na razie. Dziękuję. Cześć.